Hej ludzie, witajcie z powrotem przy Zagrajmy w Kirby and the Forgotten Land. Mamy trochę umiejętności do ulepszenia i zacznijmy od... lodowej umiejętności. Yes! Ło, Blizzard Ice! Teraz jedna z moich ulubionych umiejętności będzie jeszcze lepsza. Jestem jeżykiem lodowym! Oj, to będzie cudne. Następnie powietrzną umiejętność, która też wygląda potężnie. Storm Tornado! I mam trochę taką koronę jak Scarlet Witch z Marvela. To mi się bardzo podoba. I rzeczywiście nadchodzi storm! Gdy się zbliżamy. O, te finalne umiejętności są takie epickie! Może jeszcze umiejętność strzelniczą na trzeci poziom? Ty Space Ranger? Okej, ktoś grał w Halo i pomyślał sobie, że to jest high-end strzelania. Projektajlami i laserami. Nice. No to może ostatnie punkty ulepszania na bomby wydamy? Tutaj nawet drugiej formy nie mamy odblokowanej. Odblokujmy obie. Chain Bomb! O, to by się nam dużo wcześniej przydało. No, patrzcie na te bomby. O Boże, jak bardzo by się to przydało. I te bomby są wszystkie połączone wtedy. Nice. A jak wygląda ostatnia ewolucja? Homing Bomb! Chwileczkę. To jest duża eksplozja. O Boże. I to są właśnie samonamierzane bomby. Patrzcie, one są, jak nawet jak są w połączeniu, to idą w kierunku przeciwnika. Razem! O Boże, to jest takie dobre ulepszenie, że też wcześniej tego nie brałem. Ale kurczę, tutaj wszystkie umiejętności mają... No wiecie co, wezmę tą, następnego poziomu. No dobrze, chodźmy do kolejnego dużego poziomu, czyli The Beast Pack's Final Stand. I to chyba też będzie Boss Rush, ale trochę Aulfich tutaj jest. No to... to może być tylko fajny poziom, co? Spójrzcie, jak ten pokój z lawą wygląda. Wysadzę ich wszystkich, aha. Jakaś rozwalona fabryka? Krater? Cześć, Wolfi, jak tam? Mam tam wskoczyć, jak zgaduję. Jezu, jak zarąbiście to wygląda. Ktoś, kto to projektował, naprawdę miał łeb. Po dłuższym czasie w końcu znowu poziom, gdzie idziemy w dół. Zazwyczaj lawowe światy mnie mocno nudzą, bo rzadko co mają do zaoferowania coś ciekawego, poza tym, że są w świecie lawy, ale tutaj... designem te poziomy też wygrywają bardzo. To jest tak kreatywny poziom lawowy, którego Mario nigdy nie miało. Bardzo mi się podoba to połączenie z tym fabrycznym stylem i tymi rurami w ogóle. O, jak fajnie futurystycznie wyglądają nasze bomby! Mam nadzieję, że tam nic nie przegapiłem. Zjeżdżamy na dół. Niczym Starkiller w The Force Unleashed. O, widzę, że impreza tam jest. I o co tu chodzi? Mam... zgaduję, że nie zginąć, co? Że to będzie moim bonusowym celem. Albo nawet w ogóle nie oberwać. Na ten poziom bomby są zaskakująco dobre. Tak właśnie pomyślałem... Och! Pomyślałem, że... będzie tutaj Boss Rush. I dlatego warto byłoby może tutaj... bomb używać, ale... okej, zadaniem tutaj było, żeby tylko wszystkich pokonać.
No tak, przecież arena się nie zamknęła, taka zamknięta. Nie było to zamknięte pomieszczenie, czyli nie chodziło o to, żeby tutaj nie dać się zranić. Co prawda nie mieliśmy walki ze wszystkimi bossami. Drzewa nie mieliśmy, ze którym musieliśmy walczyć. W poprzednim poziomie, gdzie był ten boss rush. Aha. Znowu zabieranie listów gończych Kirby'ego. Coś, co mogliby też prowadzić w Raymanie Trójce, bo tam też są te listy gończe, co nie? Haha! Ukrywam się i znowu nie. Ej, to jest fajny poziom. To jest fajny sposób poziomu. Czekaj, mogę ci wbić? Mogę go wybić. O! Tutaj unikać tych asteroidów, czy co to ma być? I tutaj na górze... O! Jest Ladley Dee ukryty! Nawet fajnie go ukryli, to jest pierwszy. Nie no, nie wiem dlaczego myślałem, że tutaj też będzie boss rush. Myślałem, że może jeszcze raz ze wszystkimi bossami, co byli w poprzednim poziomie, tylko w innej wersji, albo... że coś jeszcze wymyślą, na przykład, że DDD dojdzie jeszcze raz i wtedy jeszcze to drzewo i że to będzie też taki mini boss rush, że po prostu resztę przeciwników powalczymy w tym poziomie, ale nie. Wygląda na to, że po prostu Beast Pack to jest paczka tych małych stworków, naszych małych przeciwników. Chyba, że jeszcze czeka na nas jakiś przeciwnik, może DDD czy coś takiego. Zobaczymy. Kirby, nie. Ja chciałem, żebyś tutaj zjadł omlet ryżowy. Dzięki Bogu. Jeszcze tego gościa chciałem pokonać, dzięki. Nie do końca pomyślnie mi to wszystko wychodzi. Ale żyję, więc... Zawsze chcę przez B się wydostać z przemiany, nie wiadomo czemu. Na bokach tutaj nic nie ma? Niewidzialne ściany tylko. No dobra. Jeszcze jeden jakiś ukryty cel jest, którego nie mamy zaliczonego. Ło, spójrzcie na tego typa! I dlaczego króliki tańczą wokół niego, jakby to był jakiś kult? Ha, widziałem cię kątem oka. Och! Potrzebowałbym wody! Bo jemu nie mogę nic zrobić. Musiałbym go... wodą oblać. Czy będę mógł wrócić? Swoją drogą przed chwilą... dookoła. Co tu się dzieje? Dookoła bomba bossa sobie chodziła, czy tam rundkę zrobiła, żeby złapać przeciwnika, który biegał dookoła przeciwnika, po prostu za nim całą rundkę. To było... faj... Straciłem o Boże, już chciałem powiedzieć, że umiejętność straciłem. Obym się wkurzył. No specjalnie ją wziąłem tutaj. Ale czekaj. Gdzieś tutaj przecież musi... właśnie być woda. Wiedziałem, że będę musiał wrócić. I nadal Kirby wygląda tak fajnie. No teraz mi pokazujecie. Przypominają mi, żebym nie zapomniał, że tam jest możliwość zrobienia czegoś takiego. Bardzo dobrze. Nadal Kirby wygląda tak fajnie napędzany wodą. Coś w tym jest, nie wiem. Coś to w sobie ma. Coś bardzo, bardzo fajnego. O, mostki nam nawet budują. A ty co? Spadaj! Nie ma przytulanka. Nie z Kirby. Kirby wygląda jak taki właśnie balon wodny, albo taka piłeczka do ściskania, które kiedyś były, ale to chyba mówiłem już ostatnim razem, kiedy go tak widzieliśmy. Tylko by wody mi nie zabrakło. Myślę, że jest jeszcze tyle, że akurat mogłoby starczyć na niego. A jak nie, to... to tu jest jeszcze woda. Dalej, napójmy się. Haha! Na ratunek Ladley Dee'emu! Nie tylko ten poziom tak cudownie wygląda. I ta fizyka jest też taka piękna. Co to ma być? Spierdzielać króliksy? Dobra, wynocha z tą wodą. Ale też takie pomysłowe i kreatywne te poziomy. I nasz drugi Ladley Dee. Żadnego nie przegapiliśmy. Mamy dwa Ladley Dee.
To ja mam tędy iść? Dostanę się teraz niby gdzie indziej? Lol. I dwa plakaty mamy. O, tu się otwiera teraz droga! O, tak z cofaniem to mi się jeszcze bardziej podoba. Ładnie. O, widzę, że tam znowu będą takie kule ogniste, których trzeba będzie unikać. Ty mi pokazujesz, że w górę? W sensie, że w górę, czy... Stoję przed tobą i w górę. Czy chodzi ci o to, że naprzód? Chyba chodzi mu o to, że naprzód. Dobra, byczku, spójrzcie na te maszynerie, które się na bokach... Ciebie też mogę rozwalić, co nie? Jo! Te maszynerie, które się na bokach... No, ciągną? To mi teraz coś dało, czy tylko fajną dróżkę? Kanapeczkę! Jerzyk! A teraz rzucanie cały czas tych rur. Wow! Oh no! A to było teraz durne. Drifting mi teraz trochę wszedł w drogę, bo się automat cały czas obracał mi w lewo niechcący. Ale jeżeli z driftingiem dokończę tą grę, to będzie, kurczę, jeszcze jak hard mode. Hard mode hard mode'u. Bo i tak gramy już na hard mode'zie. Tego, co można nazwać w tej grze hard mode'em? Bo wiadomo, Kirby są dość łatwymi grami. Haha! Kapsułeczka. Po prostu troszeczkę trudniejsza wersja, czyli to pewnie jest dla Kirby'ego normal mode, co? No i designy przeciwników, mógłbym się cały czas nimi fascynować. Ba! O Boże, zawsze... To teraz nie było przez drifting, tylko przez moją głupotę. Znaczy troszeczkę, żeby zapobiec driftingowi, bo cały czas muszę, żeby celować dokładnie, zmuszać Kirby'ego, żeby patrzył w tym kierunku, gdzie ma strzelić, a nie obraca mi się czasem w bok, na lewo. Ale to, że wbiegłem, to akurat był mój problem, bo drifting mi nie mówi, że mam... Szybko? Może szybko, zostaw te schody w spokoju, jak będą schodami, tylko to zostawisz... No właśnie, to ten nie boli. Znaczy, chciałem powiedzieć, ja podjąłem decyzję, żeby zapobiec driftingowi do przodu gałką dawać i troszeczkę jak w prawo wyrównywać, czy na pośrodku w górze balansować, żeby troszeczkę to driftowanie wyrównać. I to ja spadłem, a nie drifting. Ale to nie jest też taki tragiczny drifting, że cały czas mi gra idzie w bok, nie? Jak to było kiedyś na Joy-Conach, to jest takie, że czasem mi... kieruje gałkę analogową, kiedy właśnie z niej korzystałem w bok. Czasem śmieszne sytuacje z tego wychodzą, dlatego o tym wspominam, a nie jako rzeczywiście jakąś wymówkę czy coś. Ej, co to ma być? Spadaj! Przewróć się? Bo to chyba jest bonus? Chociaż nie wiem, wygląda jak przejście kanoniczne. To ja, wiecie co, pójdę właśnie... po ciebie, Kirby? To jest numer 3. I wchodzimy! Martwię się, że tam, gdzie było to zadrapanie, że jeszcze coś muszę zrobić. Uj, jak fajnie wyglądamy tutaj. Tam jest Ładli? O, i mrówki tańczą dookoła niego! Co to jest? Czyli miałem rację, to nie jest boss rush, tylko rush po prostu wszystkich przeciwników i kreatywnych, ciekawych przeciwników obszarów, tak? Którzy występowali na przykład tylko w jednym obszarze, jak te krokodyle, albo tamte trójopluki, które przed chwilą mieliśmy. No, coś w tym stylu. Każda gra ma boss rush. No, w sensie, szczególnie dawne platformówki miały bardzo, bardzo często powtórki bossów, które były boss rushami jako poziom dodatkowy albo coś takiego, albo krótko przed bossem. Ale mało która gra, nie przychodzi mi teraz żadna do głowy w sumie, która robiłaby to samo właśnie z takimi przeciwnikami jak tutaj, kreatywnymi.
czy tam no, obszar, typowymi dla jakiegoś obszaru przeciwników przywraca w ostatnim albo przedostatnim poziomie, żeby ich jeszcze pokazać w takim jednym dużym podsumowaniu. To jest... coś, co czasem się pojawiało może w bonusowych poziomach, które się odblokowywało po grze, że po prostu jeszcze raz dawali szansę przeciwników, których już się pokonało, żeby znowu pokazać, no znowu, znaczy, że mogą ich oni jeszcze raz wykorzystać, modele, które już powstały. I dlatego w bonusach albo takich cięższych poziomach ich dodają. Po prostu korzystanie z tego, co już jest. A tutaj budują dookoła tego poziomy. Jeszcze bardziej budują dookoła tego poziomy, niż robiły to same poziomy, w których te stworki występowały. Bo patrzcie, mamy teraz pokój z krokodylami, wcześniej mieliśmy pokój z tymi trującymi plujkami. Bum! I chodzi o to, żeby ich pokonać. Cały pokój budowany jest po to, żeby mieć z nimi zabawę. I dość pod koniec do Wadlidi. Bardzo podoba mi się tak, jakby oddanie troszeczkę hołdu swoim najlepszym wyrobom, których no, może były troszeczkę niedocenione? O, myślałem już, że może wezmę bombę atomową i rozwalę zaraz przeciwnika nią. Ale nie. Czyli może jakiś boss będzie, skoro nam ją chcieli teraz dać? A, okej! Czyli to tak nie tylko wyglądało, że można tamtedy przejść, tylko rzeczywiście można. Nice! I pewnie moglibyśmy teraz jeszcze raz ten plakat zdjąć, gdybyśmy chcieli. Czyli tego plakatu, no... trudno przegapić jest. Tu na pewno da się wejść, co? Nie do końca, ale był tu sekret. Został prawdopodobnie jeszcze jeden pokój z właśnie takimi przeciwnikami jak dwa poprzednie. Kto będzie szczególnym przeciwnikiem następnego poziomu? Czy może tutaj będzie jakaś walka z bossem? Jeżyki bardzo się powtarzały w grze, jeżyki bardzo często były. Tutaj... a, miecze dostajemy. Moglibyśmy mieczem powalczyć. Wiecie co? Długo miecza nie mieliśmy. A nie, kurde, chciałem miecz, a nie... dobra. Skoro tylko mi shurikeny dają, to odpuszczę. Teraz sekwencja latania. A tak, i te... sekwencje troszeczkę też bardzo... w dwóch poprzednich poziomach pokazują nam właśnie te przemiany. Czy tam... no jeszcze raz je wykorzystują bardzo. W poprzednim poziomie samochód bardzo. Tutaj latanie. I w poprzednim poziomie też ta rurka, w której się można było zmienić. W sumie też trójkąt, ten kołek. O nie, zamknąłem. O, śmierć. No właśnie, kołek. A tutaj latanie mamy, wcześniej automat. No te duże przemiany, które są gimmickiem głównym tej gry, bardzo są wykorzystywane tutaj w ostatnich poziomach, czyli zbliżamy się do końca gry i to widać. Dlatego pod koniec chcieli jeszcze wszystko podsumować i się pochwalić, co takiego było widać tutaj, he? Oczywiście, że zdechłem. Trochę odwrócone sterowanie mnie bije, gdy rzeczywiście kieruję w górę, lecę w górę. Zapamiętaj to, Geralt. O, nie było jeszcze jednego pokoju z takimi przeciwnikami, że dochodzisz do końca poziomu i później wracając się ich bijesz. Szkoda. Chodzi o to, że mam tutaj po prostu przelecieć, co? Nice. Dobra, wszystkich Wadlidi mamy po drodze. What the hell? Ten gość jest budynkiem. Ma dupę jak budynek. Jak ja do ciebie się dostanę? Bo chciałbym cię walnąć. Czyżby po niego był misail? Chyba jego miałem rakietą rozwalić, co? Czy może... będę mógł jeszcze czymś rozwalić?
Chyba ja go będę mógł rozwalić... Która to była umiejętność? Kołkiem, co nie? Kołek tutaj zaraz będzie. No właśnie, takich małych znaliśmy, ale taki duży? Nie przypominam sobie. I ostatni plakat Kirby'ego. No właśnie, kołek się powtarza jeszcze. To właśnie takich gości pokonaliśmy w ten sposób. To było dość łatwe. I znane nam już, ale... Długo nie grałem w pierwsze poziomy gry, bo mieliśmy troszeczkę przerwę z Let's Play'em, ale... Takiego dużego chyba jeszcze nie mieliśmy, prawda? I co będzie ostatnim celem? Mam nadzieję, że nie rzeczywiście to, jak myślałem, że pokonanie go misailem. Boom! Bo to byłoby mordercze, gdyby o to chodziło. Bo zrobiłem wszystkie cele, wszystkie plakaty znalazłem, uratowałem wszystkich What Lady. Pokonałem tych... tą zgraję przeciwników wcześniej. Nie! O! O, goddammit. No to powtarzamy. Mam nadzieję, że nie będzie to też nie zginąć tutaj. Co takiego? Och, znowu! Jak ja mam wycelować w niego tak, żeby wylądować na jego plecach? W tych przemianach wkurzające jest troszeczkę, że nie można latać. Przy Kirbym jest się zazwyczaj... A, przyzwyczajonym, że można latać! I po nim! I to nie był cel... ostatni. Jaki cel nie zrobiłem podczas gry? Ogólnie kołek wygląda też troszeczkę inaczej w tym poziomie, co? To jest fajne. Czego znowu nie zrobiłem? No powiedz mi takiego, co było ostatnim... celem? Don't fall into lava... Ja pierdziele. Nie wpadnij do lawy podczas używania konnow. To diabła z tobą. O, o tego dużego dostaliśmy. Chociaż może jednak mieliśmy go? Chyba mieliśmy go w pierwszym świecie, co nie? Bo ten budynek był taki zarośnięty. Na kapsułce. Wkurza mnie to, kiedy takie gówniane są te ostatnie cele. Nie mieli pomysłów. O, jakie wyzwanie, przejść grę nie wpadając do lawy. Pff, ja bym chciał bawić się w podłoga to lawa, to mógłbym to zrobić w realu. Myślę, że tylu mam, wiesz? Myślę, że 32 What Lady mam, żeby otworzyć wrota do finalnego bossa gry. Kto to jest? Kto jest finalnym bosikiem? Przekonamy się w następnym odcinku, bo i tak teraz do niego nie pójdziemy. Ale ja najpierw pójdę zrobić to, czego gra tutaj ode mnie wymaga. Swoją drogą, w tych poziomach, gdzie klatka What Lady jest tak wysoko postawiona, na pewno jest jakiś sposób dostania się od razu do nich. Co jest... Na pewno bardzo dobrym skipem dla speedrunów. No to idziemy. Oh yeah! Zaliczone! I tak trudno było? No przecież nie. O! Dziewczyna naszego szczurzego przyjaciela. I tym samym mamy chyba wszystkich What Lady, którzy są dostępni w grze w normalnych poziomach. Chociaż według licznika na dole brakuje nam 7. A nie, czekaj, zapomniałem, że każdy boss fight ma What Lady, tylko po prostu dostaje się je za wykonanie zadań podczas walki, a nie za znajdowanie ich. Zawsze zapominam, że to też się liczy jako What Lady. No ale dobrze, przez resztę odcinka porobimy kilka wyrw i wracamy do tych poprzednich. W Lodowym Królestwie mieliśmy ostatnie jeszcze niezrobione.
te, które są najdalej w odległości czasu, jeśli chodzi o to, kiedy powinniśmy byli je zrobić. I pewnie też niektóre po drodze się odblokowały teraz, kiedy mamy ulepszone umiejętności. Chain Bomb Cast Line Chain Bomb Trial. No tak, to było na przykład zamknięte. Bo nie mieliśmy połączonych bomb. To zobaczmy, co tutaj gra od nas chce. Nie wiem, co miało to wspólnego z połączonymi bombami. Bo mogę też... Co do cholery jasne... Okej, dobra, spokojnie. Mogę zrobić to też tak. Nie muszą te bomby być połączone, żeby przeciwników pokonać, ale... Gdybym zrobił to jakoś poprawnie, to z pewnością... Jak to się stało? Co teraz było? Nie wiem, ale było fajnie. No... Teraz. Teraz były połączone. Nie wiem, gra nie chce, żeby one wybuchły w tym samym czasie, ale pewnie można by to zrobić, gdybym potrafił się tymi bombami posługiwać. Ale podoba mi się, jak w tej wodzie te bomby różne efekty mają, nie? I jeszcze te różne przepływy wody, te różne prądy, można by zaplanować, gdzie bomba ma wylądować koniec końców. Ale nie, niezbyt mi to wychodzi. Okej, nie mogę stanąć po tej stronie, bo tam jest... To przed chwilą też było problemem, bo tam jest bariera. Tak, kojarzę, teraz to widzę. Jakoś na tym tle nie było to aż tak dobrze widać. Mam nadzieję, że mimo mojej nieumiejętności posługiwania się bombami i tak dam radę. Jeszcze nie mogę tutaj w wodzie sobie być i cały czas bomby stąd rzucać. No, oprócz tych kolców, które są troszeczkę problemami. Nie potrafię tymi bombami rzucać tak, jak powinienem. Ale przynajmniej udało mi się zaliczyć to. Ten poziom. Ale gra chyba chciała mi zademonstrować tutaj to, że mogę... sprawić, by bomby wybuchły w tym samym czasie, jak będą połączone. No, niech będzie. Tutaj są jeszcze... zablokowane wyrwy. I następne niezablokowane są na kolejnej wyspie, niestety. No, tutaj będę musiał wrócić, jak będę miał jeszcze więcej umiejętności zupgrade'owanych. No to zaczynajmy od tego. Giant Sword Slash and Slice. Długo żeśmy mieczem się nie bawili. No to chyba czas idealny na to. Giant Sword Trial. Tutaj wprowadzenie wielkiego miecza. Ha, trzech za jednym zamachem. Gra chce pokazać, że możemy bardzo wielu przeciwników... naraz przesolić. Z takim dużym mieczem, jak postać z Final Fantasy. Bam! Gram wami w... baseball! Tych z tyłu też prawie wszystkich miałem. Biję was, nawet kiedy się nie pojawiliście jeszcze, moi kochaniutcy! Tutaj sobie radzę. I to jak? Ale to jeszcze nie koniec, jeszcze trochę czasu będzie. O, na środek mnie chcą. Z dwoma dużymi? No szkoda, że nie z trzema. Z dwoma to jest proste. Z trzema nie byłoby już takie proste? Co to ma być? A wiesz co? Spierdzielaj. Jesteście do niczego.
Jedyne, co potraficie, to kłuć waszą głupią, kolczastą tarczą. Czemu ja nie mam kolczastej tarczy, co? Czemu ja nie mogę mieć tarczy? Głąby! No i koniec. Poszło całkiem nieźle, he? Dużo obrażeń brałem na klatę, ale jako taki duży wojownik to jest moim zadaniem, prawda? Ale target time nie dałem rady. Dragonfire Treasure następnie. O, tu się cieszę, korzystać z mojego ulubionego upgrade'a tej gry. Najlepsza umiejętność ze wszystkich. Ognisty smok. Chyba dobrze to wykorzystałem. Chyba od razu automatycznie robię to, co oni chcą ode mnie. Mhm. Tutaj podpalić, ale przelecieć na drugą stronę. Chwileczkę, muszę... A, dobra. Pomyliło mi się. Gra chce, żebym to podpalił, tak. Ale po drodze... Mam zniszczyć lód, który przeszkadza. I przeciwników może też. Nie, w sumie przeciwników nie trzeba. No widzicie, jak dobrze idzie. Nawet gdybym stracił umiejętność, to dają mi możliwość odzyskania jej. Aż ogień podpalony nie nadąża. Tak dobrze mi idzie. Co może jednak nie nadążać, to czas. Niestety, z czasem może być troszeczkę... lipa. O nie... Ogień zaczyna mnie doganiać. To bardzo źle. O kurde, nie. Okej, okay, dobra, wygląda w porządku. Powinienem zdążyć tym razem, daj radę, please. Dawaj mi spokój teraz, gro. Nie rób żadnych mi denerwujących wrażeń. Błagam. To musi być teraz koniec, co nie? O Boże. Znacznie dłużej siedziałem przy tym poziomie, niż chciałem przyznać. Nawet... ze złości rzuciłem butelkę do tyłu za siebie i tym samym moje zasłony przy... od... dziale nagrywania w moim pokoju, gdzie właśnie zasłaniam zawsze za sobą bezpośrednio, żeby nie było echa, zwaliłem przez pomyłkę. No cóż, to był w końcu trzeci poziom, co nie? Scissor Lift Mod! Scissor Lift Right! Nasz następny poziom. Road, nie Right. Scissor Lift Road. Moja najmniej lubiana przemiana chyba, ale powinniśmy dać radę. Musimy znaleźć znowu te rupie. Jak mi się to zawsze kojarzy z Zeldą. Damy radę, to dwie gwiazdki nie są takie trudne jak trzy gwiazdki, a to się już i tak wydaje być łatwym zadaniem, nawet gdy było trzygwiazdkowe, więc... Jo, damy radę. Może damy się przy okazji trafić właśnie w taki głupi sposób jak tu, ale poza tym powinno pójść dobrze. Jest. Muszę czekać teraz. To jakiś słaby żart jest. Dzisiaj coś w pogodzie musi być. O, nie wierzę. Naprawdę? Przejechałem tam nie spadając. Nie, coś musi w pogodzie być, bo od dawna nie wkurzyłem się tak. Że chciał mi się coś rzucić. Za siebie, nawet jeżeli to coś nieszkodliwego jak plastikowa butelka. Ale... zazwyczaj się mocno wkurzam aż tak, na takim poziomie, gdy jest bardzo, bardzo gorąco. I nie wytrzymuję z temperaturą. Chyba dzisiaj jest gorąco. Albo coś innego jest w powietrzu. No i to był bardzo przyjemny poziom, muszę przyznać. Ale target time'u już od dawna nie udało nam się trafić. No chyba musimy się nastawić na to, że już nigdy target time'u nie osiągniemy. Te czasy się skończyły. To były dobre czasy, ale skończone zostały. Nie ma co żyć wspomnieniami.
Wow, wygląda na to, że naprawdę na pustyni też? Wszystkie wyrwy już udało nam się skończyć. Oprócz tych, które jeszcze są zablokowane, bo trzeba coś ewoluować, jakąś umiejętność. No to jesteśmy teraz w ostatnim świecie. Homing Bomb Treasure. Ale wiecie co? Ja chciałem wszystkie pozostałe wyrwy w jednym odcinku pokazać. I to w następnym, więc... Chyba w tym odcinku już niczego nie robię, chyba zakończę odcinek. Żeby następny odcinek nie trwał jakieś 10 albo 15 minut tylko, żeby więcej móc tam pokazać. Dlatego ludzie, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. I widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie mam nadzieję, że dokończymy wszystkie wyrwy i ulepszenia wszystkich umiejętności. Na razie. Cześć.